Ledwie to dostrzegają. Ale jak ginie ich, to to jest Sofia? Ona jest taka uparta, niby? Sofii, porozmawiamy? Herman, nie rób mu krzywdy. Pozwól mu mówić. Jestem... Aiden. Jesteś tym nowo przybyłym pielgrzymem. No, jesteś na bieżąco. Muszę mieć. Odpowiadam tu za bezpieczeństwo. Zresztą... Po wczorajszym każdy o tobie słyszał. Szukam roboty. A co ja wczoraj zrobiłem, niby? Mówią, że bywasz przydatny. Wolę przekonać się sam. Bo ja zamiast robić questy poboczne, powinienem od razu tu główną fabułę... Ej, nie. A to jest źle zrobione coś tu. Naprawdę. Obaj znają drogę do najczystszych kryształów. Panowie, coś tu zrąbaliście. Pewnej transakcji. Bo oni myślą, że wczoraj ja przybyłem i chcieli mnie powiesić chyba. I to właśnie tak dziwnie pasuje, bo ja teraz też przyszedłem tutaj, jakbym pierwszy raz był. Tak, nie wiem, jakoś mi to nie pasuje. Do pewnej transakcji? Powinienem coś wiedzieć? Jak mawia Karl, ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Wierzysz w to? Wierzę, że lepiej nie ufać obcym. A ty jesteś obcy. Przynajmniej na razie. Dowiedz się, gdzie są kryształy. I wtedy zastanowimy się, co dalej. Alberto i Vincenzo? Powiedz coś więcej. Ojciec i syn. Stary Alberto. Nie umie się wysłowić. Przed godziną zero miał warsztat i kupę forsy. Vincenzo, jego syn, jest z kolei nieśmiały. Ale obaj mają fach w ręku. Dasz im gumę i sprężynę, to zrobią ci zegarek. Powiedziałaś, że odpowiadasz za bezpieczeństwo. W jakim sensie? W takim, że rozwalę łeb każdemu SPK-owi, który zagrozi społeczności wolnych obywateli. O, ze słów Karla wywnioskowałem, że jesteście pacyfistami. Staramy się zmienić dawny porządek świata i zapoczątkować nową erę. To prawdziwa rewolucja. A każda rewolucja potrzebuje dwóch rzeczy. Ideologii i zbrojnego ramienia, które... Nie wiem, czy Microsoft jest takim zbawicielem, jeśli chodzi o plagę botów, czy to jest standard, żeby zbanować ich i oni i tak wrócą, po prostu zapłacą za grę dodatkowe pieniądze, nie? Te kryształy, o co tyle krzyku? Są produktem ubocznym, powstałym po chemicznych bombardowaniach miasta. Ludzie wierzą, że infekcja postępuje wolniej, jeśli nosi się je przy sobie. Trzeba chyba niedługo kończyć, co? Już się wykruszają ludzie, widzę. Ale próbować warto. To dlatego są dla was tak istotne. No i dlatego też mówię, że nie nazwałbym tego zbawieniem dla Pawła. I łatwo dostać obsesji na ich punkcie. Bo ślicznie błyszczą, co nie? Ale przede wszystkim to coś namacalnego. Dużo bardziej niż... To ciekawe po The Elder Scrolls 6. Tego są tak cholernie drogie. Jak wyjdzie. Dobra, pogadam z którymś z rzemieślników. Powinni być na bazarze. Spisz się, to pomyślimy o większych zadaniach. Dobra, spoko. Pytaj rzemieślników o kryształy. Gdzie, o, zadanku się pojawiło jakieś poboczne. Ej, ty. Tak, ty. Nie potrzebujesz czasem roboty? Jestem Damien. Aiden. Jesteś tu nowy, nie? Nie. Co to ma za znaczenie? Szczycę się tym, że znam to już wszystkich, ale ciebie nie widziałem. Może dlatego, że jestem w mieście od niedawna. Serio? Wow. Szacun. Podobno za murami jest prawdziwa rzeźnia. To coś zmienia w kwestii pracy? Nie, przyjacielu. Tylko badam grunt. Jak na razie jest nieźle. Co do zlecenia. Przede wszystkim będzie tu wymagana pewna... dyskrecja. Ta robota to sprawa moich wspólników i tylko ich, nikogo innego. Spotkaj się z nimi w zachodniej części Quarry End. Wszystko ci powiedzą. Rozumiem. Zgłoszę się do nich. Nie każ im czekać. Dobra, więc może taki standardzik, jak wziąłem jakieś zadanie inne. Tylko przekazuję informacje. Zaginieni. No tam to zadanie niech poczeka, nie? Zadanie główne.
że może poczekać. Dobra. Jak daleko to jest? W sumie nawet blisko. Człowiek? Człowieku, ale chce mi się pić. Ej, młody! Słyszałeś, że ludzie Starego Świata stworzyli dźwiękowe kapsuły czasu, kiedy zorientowali się, że świat pójdzie w diabły? Ale żeby je odnaleźć, musisz szukać w budynkach. Dźwiękowe kapsuły czasu? Aitor. Słucham. Tu Aiden. Zaproponowano mi podejrzaną robotę. Może wpadnę na trop w sprawie Lukasa. Potrzebuję czegoś więcej niż tropu. Zbadaj tę sprawę, Aiden. Nie, tam gościu stał. Czemu to zombiaki są? To jest? Co jest? Włócznia miotana. Kto śpiewa? Ty, fajne te włócznie. Gdzie można je robić chyba? Czemu nie dzida? No nie, może zbyt pospolicie nazwane dzida. Nie mówię, że to ta lisa. No i ma twarz. Trochę wygląda jak ta z The Last of Us. Nie Eli, tylko znacznie starsza. Co daje siadanie przy ognisku? A pewnie odnowić życie można. No możliwe. Fajnie, chciałbym schemat mieć na ten, na robienie dzid. Znaczy włóczni miotanych. Fajne by to było. Albo łuk. Endy? Halo? Jest tam kto? Przysłał mnie Damien, halo? Czego tu szukasz? Przysłał mnie Damien, mówił o pracy. Pomyliła ci się. Dopiero co z nim gadałem, kazał mi tu przyjść. Jesteś sam? Tak, jestem sam. Lepiej nie ściemniaj. A teraz wchodź i idź na dół, wszystkiego się dowiesz. Okej. Okay. Jesteś zainteresowany, czy nie? Żebym ich okradł może, co? Na radę? Są tu jakieś te? Ty, co jest? Czemu to są na czerwono? Na czerwono to są wrogowie chyba, nie? Ty, to jest chyba pułapka. To jest chyba pułapka. Tak mi się wydaje. Jestem Aiden, od Damiena. Szukam pracy. Jasne. No to... Jesteś tu nowy. Damien też o to pytał. Co za różnica? Szef cię o coś spytał. Jestem stąd, skoro musisz wiedzieć. To dlaczego nigdy cię tu nie widziałem? Bo ja wiem, trochę tu tłoczno, ale to duże miasto. Podobno w mieście jest nowy pielgrzym. To nie ty. Zabiliby mnie, nie? Znaczy, chcieliby mnie zabić. Nie, pielgrzymi to nomadzi. Nie mają biomarkerów, a ja mam. Zobacz. To kolejna sprawa. Na bazarze prawie zlinczowali jakiegoś gościa. Nie miał markera. Ponoć został niedawno zarażony. Brzmi znajomo?
Widziałem go. Hakon zabrał go na zewnątrz. I zabił. Może i tak. A może facet siedzi przede mną i kłamie. Ja nie kłamię. Oczy. Dlaczego po prostu nie powiesz prawdy? Nadal próbuję się dowiedzieć, co tu robię. To ty tu owijasz w bawełnę. Dobra. Pogadajmy o robocie. Najlepiej, żebyś nie był zbyt dobrze znany na bazarze. Wiesz, raczej niewielu mnie tu zna. Dobrze. Bardzo dobrze. Chyba znalazła się nasza zguba. O czym ty mówisz? Czego ode mnie chcecie? Powiedzmy, że pracujemy dla kogoś, kto chce cię poznać. Tylko, że ty raczej nie chcesz poznać jego. Bierzemy go, chłopcy. Możesz mi naskoczyć! Mija! Podoba ci się! Mam tu coś dla ciebie! Kurde. Co jest? O, ty mnie nożami rzuca. Kurde, jakie to oro robi. Oła, kurde, kolejny krzas. Upaw się, fiucie. Posmakuj tego, fiucie. Jaką bułę dostał. Ty, ta broń to niezłą siekierowi. Podobają mi się. Dwuręczny tutaj. Nieźle oberwali, nie? Właśnie ja mnożę do rzucania podobno. Czy mogę chyba je robić? Jak tego się używa? A, mam tutaj nóż do rzucania, ale mogę w wytwarzaniu chyba robić. Właśnie. Złom i szmaty. Poleczymy się jeszcze. Okej, wytwarzanie. Leki. Co zrobię ze wszystkiego już? Okej, już wiem jak to działa. Teraz to będzie lepiej. Tu gdzieś dzida jest. Do wzięcia znowu. Gdzieś mi pokazywało ją. Rzadkie przedmioty wartościowe. Kurzane ochraniacze. Gdzie ta dzida? Cześć Joker. Witamy, witamy. Dawno się też nie widzieliśmy. Dzisiaj sporo takich starych twarzy, tak powiem. A ono jest do jednorazowego rzutu tylko. Okej. Okej. Ile?
Jeszcze coś było. Kozak Gierka, też grasz? Ogólnie fajna, fajna. Jest na najtrudniejszym poziomie, odpaliłem. Żeby nie było za łatwo. Przedmioty tutaj pancerne. Kamizelka techniczna. Koszty wytrzymałości. Szczerze? Rakowice Rangera. Klasy specjalizują się w wykorzystaniu broni dystansowej i skradaniu się. No to coś dla mnie. Bronią jednoręczną. To nie dla mnie. Tutaj co mamy? Wymiatacz. Okej, lepsze. Będzie. Redukcja obrażeń od ludzi plus 0,7. Broń jednoręczna. Podziękuję. Dobra. Będzie git. Gdzie moja dzida? To jest. Dzida mi się zbugowała. A, chyba że została na dole. Nie, zbugowała mi się. No to nice. Zniknęła. Szkoda. Chciałem sobie nią rzucić chociaż raz. Coś. Ty dupku! Wystawiłeś mnie! Co? Nie, przysięgam! Nigdy bym... Ja tylko szukałem ludzi! To taka robota! Miesz za rejestrację na stronie tych landów? A nie wiem, ja jestem zarejestrowany, ale nie wiem, czy mam gdzieś do odebrania? Kim oni są? I dlaczego mnie szukali? Nie wiem, Aiden! Musisz mi uwierzyć! Błagam! Kazali mi przysłać do siebie wszystkich nowych. Nie mówili po co. Nie mam wyjścia. Muszę robić, co mi każą. Mają coś wspólnego ze śmiercią Lukasa? Co? Nie. To znaczy mam taką nadzieję. To byłoby straszne. Nie są dropy jeszcze na Twitchu. Też mam włączone. Przysyłałeś do nich innych i wszystkich pozabijali? Coś ty zrobił, Damien? Nie wiedziałem. Na początku. No, musiałem zobaczyć do skrytki, ale chyba nie mam połączony ze Steamem. Twitchem mam połączone. Ilu, Damien? Ilu ludzi posłałeś na pewną śmierć? Przestań, Aiden! Przestań! Przepraszam! Musiałem. Naprawdę. Uwierz mi. Mają mojego brata. O. Co z twoim bratem? No, gadaj. Pomożemy, bo co? Porwali go i grożą, że go zabiją, jeśli nie zrobię tego, co każą. Pomyślałem, że jeśli się sprawię, to go w końcu wypuszczą. Wykorzystują mnie i mam już tego dość. Chcę tylko ocalić brata. Pomożesz mi go znaleźć? Wysłałeś mnie na rzeź, a ja mam o tym zapomnieć i znaleźć twojego braciszka? Jesteś zły, rozumiem, ale pomyśl tylko, może on słyszał, dlaczego cię szukają. Gdyby wiedział, nie chciałbyś go znaleźć? Są wybory różne, no jest trochę tych wyborów. Ach, w porządku, ale módl się, żeby coś wiedział. Przeszukałem już to miejsce, ani śladu Cliffa. Serio? Kurwa, chyba nie myślisz, że on żyje, prawda? Nie martw się na zapas. Ale gdzie oni mogliby go trzymać? Szlak, to moja wina. Głupi jestem. To, że wysyłałeś tu ludzi? Tak. Co do twojego brata? Nie wiem. Kiedy ostatnio go widziałeś? Przy zakończeniu w zależności od wyborów. W części Quarry and Predevil's Bridge.
Tam nas napadli. Pewno zależy od wyboru chyba frakcji, tak mi się wydaje. Które się spiera, ale nie jestem pewny. Robiłem to tylko dla dobra brata, Aiden. Może od tego zależy jakieś zakończenie. Nie wiedziałem, że ktoś zginie. No bo zobaczymy, może na końcu będzie jakiś wybór. Czym jest Devil's Bridge? To nazwa budynku. W średniowieczu mówiono, że mieszkają w nim diabły. Ale czasy się zmieniły i ludzie przestali w to wierzyć. Przed epidemią był tam warsztat samochodowy. Teraz pełno tam bandytów. No to chyba sprawdzę okolice tego Devil's Bridge. Aiden, mówisz serio? Zrobisz to dla mnie? Nic z tych rzeczy. Zrobię to, żeby nikt inny przez ciebie nie zginął. Wiedźmin pierwszy miał 3 zakończenia chyba. Trzeci to nam chyba ma więcej. Mam nadzieję, że nadal żyje. Uwaga, spoilery będą z zakończenia Wiedźmina. Teraz. Pogadajmy chwilę o tym. Na pewno jest jeden. Jeśli ktoś nie chce, to na chwilę sobie wyciszcie. Jeśli na pewno jest jeden, w którym... Ciri znika. Co on robi? Co to ma być? Czyli zostaje cesarzową, że niby umiera i że wyrusza na szlak. O właśnie, właśnie w te rzeczy, nie? No. Chyba nie ma więcej. Jakie z tymi gośćmi tam, nie? Czy ja potrzebuję trochę więcej walczyć? Szczerze mówiąc, bo muszę odblokować trochę do walki tych. Ale poleciał. Wjazd na górę. Coś blado wyglądasz. Chwila, mamy handlarza tutaj. Lek po 60, chyba nie chcę. Komin, o, do rangera. Regeneracja wytrzymałości lepsza, koszt wytrzymałości broń dystansowa. To ja na plus, tak? Jakie jest koszty wytrzymałości na minus 5%. Gdzie to? Przedaj, czekajcie, wszystko co wartościowe mamy. Szczerze to na razie chyba nie mam zbytnio co sprzedawać, bo te bronie mi się będą teraz sypać. Ty, ale ciężko, wiecie co zrobili tutaj też? Kolejna fajna rzecz, że ciężko tutaj jest z bronią, nie tak łatwo, nie? Myrem trzeba nie pogadać. Nigdy nie robiłem tego zakończenia, ale widziałem też ciekawe zakończenie raz, co je zrobiłem. Jak Ciri znika po prostu, nie? I idzie się po ostatnią wiedźmę. Oczywiście to jest takie trochę smutne zakończenie, ale też ciekawe. Czekajcie, czy mi się właśnie pojawiło jakieś zadanie poboczne? No to przetrwanie, no ale to później. Na razie mamy tych zaginionych jeszcze. Z jednego zadania się zrobiły dwa.
Dobra, pozbierajmy. Okej, to się na pewno przyda. Jeszcze piórka. No na PlayStation co ja robiłem platynkę też. Przeszedłem tam z dwa razy tą grę chyba. Trzy razy przechodziłem. I tak szykowała mi się seria jeszcze na PC-cie z modami. Jedynkę przechodziliśmy. Kurze, trzeba wrócić w końcu do tej jedynki. Muszę zainstalować jeszcze raz tego moda i przejść tam te dwa rozdziały. Ale fajnie się grało. Ja to tutaj jestem na miejscu. Które dało dodatkowe poziomy trudności. Było to nawet skomplikowane. A zaczyna się. No, słyszałem o tych 500 godzinach, niby. Mi go wcześniej nie pokazała. Jak mi się podoba mechanika w ciemnych strefach? Tym odliczaniem do przemiany? Całkiem spoko, tak mi się kojarzy bardziej z The Last of Us, jakby trochę wzięli. A nie jest... Nie jest zła ta mechanika. Mogę otworzyć? Wymusza na nas trochę, żebyśmy się ruszyli, nie? Jest tylko jeden. Przodem teraz do mnie. Dobra. I pogrzybki. Potrzebuję tam chodzić, jakich tam tak dużo jest. Że to chyba nie bardzo, bo ja chyba muszę iść na dół, chociaż możliwe, że nie. Tak, ja muszę iść na dół. To może nie ma w myśli lutowania. Ja akurat się tak średnio lubię skradać, ale tutaj to nie jest jakieś takie skomplikowane i jeszcze jakoś idzie. Jeszcze niżej? Oho. A dużo już przeszedłeś w Dying Light'cie? O,
spoko. Zaczyna. Ale tu... Tu nie ma przejścia. Tam gdzieś dziura musi być. Gotuję sobie grzybki w razie co już. Za dużo ich tu. Tam coś na dół. No trzymaj się, Slav Mike, w takim razie. Dzięki, że wpadłeś. Do zobaczonka. Hej. Nie no, ktoś by się czaił tutaj. Właśnie takie rzeczy no opowiadał. Załatwień. Tylko mnie na przykład dziwi to, że zrezygnowali z tego, że broń ci wypada z przeciwników. Dobranoc, Majku, dobranoc. Jak tam gierka się podoba? A w porządku, fajnie się gra. Szczerze mówiąc. A to jest wyjście. A jak tam wam dzisiaj poszło? Łódka ze Starego Świata. To nieźle. Bosik. Oszukał nas. Rety, ale podobieństwo. Straż! Czekaj! Damien mnie przysłał. Jak uciekłeś? Uciekłem? Znikąd nie musiałem uciekać. Czyli ty nie pracujesz z nimi, tak? No, raczej. Na padzie grałeś, nie umiem. No nie, no na padzie to ciężko. Chcę czegoś dowiedzieć na temat zabójstwa Lukasa. Wszystkie przedmioty odebrane za oglądanie? No i git. I brawo. Co z nim? To wy go zabiliście? Chujałeś? Chcemy jeszcze pożyć. Zresztą mamy ważniejsze cele. Na przykład ciebie. Mnie? O czym ty gadasz? Jeszcze na to nie wpadliście? No tak. Kocham brata, ale to frajer. Jak ich mało. Damien? Tu Aiden. Słyszysz mnie? Słyszę. Znalazłeś Cliffa? Tak, ale... Cześć, brachu. Bardzo nam pomogłeś z tymi dzieciakami. Doktor Waltz jest zadowolony. Waltz? On tu rządzi. Rządzi? Cliff? Nie rozumiem. Na padzie to ja tylko takie soulsowe, na przykład Star Wars, Fallen Order. Na klawiaturze nie mogłem w to grać. Przestań się mazgaić, tylko tak mogliśmy cię przekabacić. Jak mogłyśmy to zrobić? I tym ludziom, których do was wysłałem. Na pewną śmierć. Nie przejmuj się, braciszku. To dla wyższego dobra. Niby czyjego? Szefa, rzecz jasna. A teraz dałeś nam gościa, którego chciał najbardziej.
On tego klucza szuka. I zadanie poboczne jakieś takie dosyć nieźle rozwinięte, nie? To on! Ten, który zabrał zabawkę doktora! Zdążyłem uniku zrobić. Polecam ciężkie bronie. Hał! O ty bronie. Tak chcesz? Teraz ty gonisz. Proszę bardzo. Kogo tu mamy? Kurde, shift zamiast spację do uniku. Naprawdę chcesz nożami się rzucać? Co za typ. Jak to nie pamiętasz hasła do Steama? A jak cię wyloguje, to co wtedy? Easy. Tak się pokonuje busiki jak coś. Jesteś tam jeszcze? Zgłoś się, Damien. Damien, słyszysz mnie? Aitor. Trop gdzieś prowadził? Nie, donikąd. Nie dziwię się. I co teraz? Szukam dalej. Dobra. Zamek trudny. Dobra. O. Gdzie środka? Piła wojenna. Okej. Okay. Co z tym zadaniem? Kończyłem je? Dziennik. Zaginieni? Nie. Facet z bazaru o imieniu Damien powiedział mi, dokąd powinien się udać. Okej, chwila. Zabij Cliffa. Wystarczyło tylko wrócić do Damiena. Okej. Okay. Teraz mam po prostu wrócić do niego, tak? Wrócić do Damiena, okej. Okay. Dawaj te grzybki. Totna rzecz. Jakaś broń. Mało broni tutaj jest tak w ogóle. Dobra. Yeah.
Już po tobie! No i matkę! Kurde, broń zmieniłem. Dlatego, że... Nie chcę tam tej broni za bardzo marnować wytrzymałości, a jeszcze mi się przyda do trudniejszych przeciwników. Dobra, po co ja ich tu pokonałem tak w ogóle? Nieważne. Co cię trafiło? Waszlak. Obywatelu, nie możesz tu przebywać. Co za typ?